hotelu Kalisja w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat odbyło się wyłonienie finalistów do imprezy Maraton Piękna Miss Wielkopolski 2011. Udało nam się wyłonić 16 kandydatek z kategorii dorosłych, 16 kandydatek z kategorii nastolatek, jak i również 10 kandydatów do tytułu Mister Wielkopolski 2011. Like lying at your feet, my kingdom. I feel salty pain on the edge of craziness. Life is getting better on the edge of craziness. Life is getting better. Dalsze losy naszych finalistek wyglądają następująco. 25 i 26 lutego w Ostrowie odbędzie się sesja zdjęciowa. Nasze dziewczyny, niektóre pierwszy raz będą miały przyjemność uczestniczyć w profesjonalnej sesji zdjęciowej, jak również będzie wykonana wideo autoprezentacja każdej z kandydatek. 21 kwietnia w Gołchowie w Domu Pracy Twórczej odbędzie się zgrupowanie naszych finalistów. Zgrupowanie będzie trwało 3 dni. Będzie miało na celu przygotowanie finalistów pod względem choreograficznym, jak i również będzie służyło wzajemnemu poznaniu się. Nie wiem, mamy nawet sposoby na to, żeby nauczyć nasze finalistki walczyć ze stresem, który niewątpliwie będzie towarzyszył im w czasie całego konkursu. Of craziness, life is getting better on the edge of craziness. Life is getting better. Ja jestem Sowska, studiuję tutaj tak jak koleżanka na UAM-ie filologię angielską, obecnie zamieszkuję w Kuchni Wielkiej. Wziąłam udział, zgodziłam się brać tutaj udział ze względu na to, żeby coś nowego zacząć w swoim życiu, nowy kolejny etap i pokazać innym dziewczynom, że każda z nas ma szansę i nie tylko się liczy wygląd, ale także umysł, nasz rozwój. Dziękuję. Ogólnie namawiali mnie rodzice przez cały czas, żebym poszła na takiego typu konkurs, dlatego że zawsze we mnie wierzyli w jakiś sposób. Trenuję siatkówkę, to jest moje zainteresowanie od 5 lat, trenuję tutaj właśnie w moim mieście. No i mamy tyle. It's like flesh of your eyes, my kingdom, calming me down. Studiuję tutaj w Kaliszu na UAM-ie. Dlaczego Miss? Dlatego, że chcę udowodnić w tym roku, że Miss to nie jest pusty konkurs dziewczynek, blondynek, tylko są to dziewczyny ze swoim własnym zdaniem, z pomysłem na siebie i konkretnie dążą do swoich celów. Jestem Joanna Pracowita, mieszkam w Opatówku. Studiuję na drugim roku stosunków międzynarodowych w Łodzi. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ szukałam w internecie jakichś castingów, które odbywają się w Kaliszu.
chciałam przeżyć jakąś przygodę, zabawę. Mam nadzieję, że dla wszystkich uczestniczek będzie to wspólna zabawa i będziemy miały okazję nawiązać różne przyjaźnie. Przyjechałam z Krogodoszyna. Biorę udział w Misji Wielkopolskiej Nastolatek. Mam nadzieję, że wszystkie jakoś się dogadamy i będzie fajna zabawa i zaczerpniemy jakieś nowe przygody. As long as I still shiver, my kingdom, make me blind. On the edge of craziness, life is getting better. On the edge of craziness, life is getting better. Of craziness, life is getting better. On the edge of craziness, life is getting better. On the edge of craziness, life is getting better. On the edge of craziness, life is getting better. Chciałabym zaprosić sponsorów, którzy chcieliby uczestniczyć w takim pięknym konkursie, do kontaktu z naszą firmą. Powtarzam jeszcze raz adres internetowy www.maratonpiękna.com.